Cześć! Dzisiaj troszeczkę o pianach zasadowych, mocnych pianach zasadowych, w których pH nie bierze się z powietrza. Ogólnie dla mnie pH nie bierze się z powietrza. To, że produkt ma pH 13 i mówienie, że on nie jest szkodliwy dla... Szkodliwa chemia to jest w ogóle dla nas. I że on jest bezpieczny dla lakieru, dla plastików, dla powłok. Okej, ja rozumiem. Tak, bo tu wchodzi też, żeby mechanicznie, czyli żeby nie przecierać. Dobrze. Ja przez miesiąc z oprysku targałem plastik z tyłu Volvo. Tylko z oprysku. Mocną pianą zasadową. Roztwór robiłem 40 ml na litr wody. I przez miesiąc przy każdym myciu właśnie traktowałem ten element tą pianą zasadową. Zobacz, jak on teraz wygląda. I dlatego ja osobiście odradzam mocne, zasadowe piany. Ogólnie unikam takich produktów, które są naprawdę hardkorowe. Jaka piana nie zdradzę? Nie zdradzę jaka piana, ale jest ich trochę na rynku. To są tak zwane killery. I tak jak widzisz, miesiąc czasu. I zobacz, co się stało. A na tym plastiku siedziała powłoka już jakiś czas. Ale plastik zrobił się matowy. To pomyśl, co się dzieje z chromatem. Lakier na pewno robi się matowy. Znaczy, nie będzie totalny mat, ale na pewno go przygasza. Ten połysk na pewno z czasem. Także jeżeli używasz często, jedziesz na myjnię samoobsługową, tutaj w stronę osób, które no niestety albo stety myją na myjniach. No ja wiem, nie macie wyjścia, ale broń się takich pian. Zobacz, co się dzieje. Naprawdę pomyśl sobie, co się dzieje w zakamarkach w twoim aucie. Tam rdza tańczy i śpiewa. Ja dlatego osobiście odradzam takie piany. Są zasadowe piany, które są, że tak powiem, bezpieczne, powiedzmy. Nie, po rozcieńczeniu robi się naprawdę przyjemne pH. Built Humber, bardzo fajna jest EcoShine Car Cleaner. Naprawdę fajna piana, fajna z oprysku i fajna z pianownicy. Z pianownicy jest dla mnie bomba, jeżeli chodzi o zasadowe piany. Ona przy 1 do 10 bodajże ma chyba 9 albo 10 pH. Ja jej używam cały czas. Zero negatywnych skutków tutaj na aucie. A tutaj zobacz, miesiąc czasu i po zawodach. Także ja osobiście od siebie odradzam. Chciałem ci to pokazać, bo dużo krąży po necie. Umyłem raz, dwa, jest wszystko ok, jest bezpieczne. Nie jest bezpieczne. Nie jest bezpieczne. To na pewno się odłoży w czasie. To jest tak jak z podsufitką. Przemoczysz ją, ona ci nie odejdzie po tygodniu. Ona ci odejdzie po 3 miesiącach, po 2. Także z mojej strony odradzam mocnych, zasadowych pian. Unikajmy tego. Ogólnie hardkorowych produktów. Wiadomo, no nieraz są potrzebne takie produkty, ale nie nadużywajmy. Nie nadużywajmy ich, róbmy to wszystko z głową. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!